Zawsze jest miło zadzwonić od samego rana do Tomasza, żeby złożyć mu życzenia. Cześć Tomek. Witam. Samopoczucie w porządku, jestem o tym przekonana. No w porządku, w porządku. Złoty chłopak z ciebie, naprawdę. Podobno chce ci się, tak. Chce ci się codziennie ją wozić do pracy? Chce mi się. A? Czy to jest miłość, czy to jest kochanie? I to, i to. Wiesz, bo ona wcale nie jest tego taka pewna. Ona mówi oczywiście o Kasi, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Kasią już mieliśmy okazję dzisiaj porozmawiać. Pada słowo chyba. Tak, i pisze do nas następujące słowa. To dla mojego męża. Przesuję cię cełusy. On codziennie mnie przywozi do pracy i ma na to siły i chyba mnie kocha. No i co ona teraz? Wie, że ją kocha. To nie wiesz jest co, Tomek, to teraz rozwiewając te opary niepewności. Po prostu, tak ja wiem chyba, na czym to polega, właśnie. Powiedz jej, że ją kochasz. Drogą radiową, niech popłyną do całego świata te słowa. Kasiu, bardzo cię kocham, żonko moja. Oj, dziś, no i teraz już nie ma wyjścia. Ale żeby nie było też tak, bo się domyślam, z czego to wynika, żeby nie było też tak, Tomek, że teraz przez następne 5 lat nie powiesz tego osobiście, tylko znowu będziesz musiał na nas czekać. Umowa stoi. Umowa stoi. Kasia ma pewniaka, Tomek na pewno kocha, a my na pewno mamy dla was prezent i to jest podwójne zaproszenie do kina Bodo. Idźcie i bawcie się dobrze. Romantyczna randka we dwoje i jak? No dziękujemy bardzo. A proszę uprzejmie, kogo chcesz pozdrowić? No przede wszystkim żonę za tą niespodziankę. No i wszystkich znajomych, całą rodzinę. No już i wystarczy. I życzymy ci dobrego dnia. Trzymaj się, pa. Dziękuję, do widzenia. Wy także możecie kogoś pozdrowić, złożyć życzenia. Jak najbardziej. Wystarczy do nas napisać. 73601, pod tym numerem czekamy na wasze wiadomości. Wpisujcie słowo parada, a później już imię i numer telefonu, do kogo mamy zadzwonić.